Wszyscy zgadzamy się co do tego i nie mamy wątpliwości co do tego, że fundamentem zdrowia publicznego jest profilaktyka i edukacja. Profilaktyka, czyli korzystanie z badań profilaktycznych, wiemy, że tutaj bardzo nam to kuleje, edukacja dopiero będzie tworzona. A jaka w tym wszystkim jest rola diagnostów laboratoryjnych? W czym diagnosta może tutaj pomóc, aby to wszystko zoptymalizować i usprawnić? Diagności laboratoryjni są to osoby z wykształceniem medycznym, czyli grupa zawodów medycznych i mogą wykorzystywać swoją wiedzę, którą zdobywają w trakcie trudnego kształcenia na uczelniach medycznych do tego, aby pomagać pacjentowi i wychodzić do niego z poradą diagnostyczną, o której mówimy, czyli udzielać informacji na temat doboru badań, przygotowania odpowiedniego się do badań, jakieś interferencji w badania laboratoryjne ze strony leków czy innych substancji, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej gotowi. Poza tym w tej profilaktyce i edukacji również chcielibyśmy wystąpić też do szkół ze swoją wiedzą o tym, żeby już młode pokolenie informować o tym, jak ważna jest profilaktyka z wykorzystaniem medycyny laboratoryjnej. A poza tym jeszcze diagności laboratoryjni również mogą się włączyć w profilaktykę związaną ze szczepieniami. Powiedzieliśmy, w jakich obszarach diagności laboratoryjni mogą się sprawdzić, mogą pomóc zoptymalizować ten system. Pytanie, na ile system widzi ten potencjał? Mamy nadzieję, że zostaniemy dostrzeżeni, bo już mówi się o tym wykorzystaniu innych zawodów medycznych, nie tylko lekarzy, pielęgniarek, ale też i właśnie diagnostów, farmaceutów i fizjoterapeutów. Bardzo na to liczymy, a my jako środowisko liczymy na to, że w końcu przebijemy się z tą poradą diagnostyczną, którą byśmy mogli zaoferować i pacjentom, ale też i wsparciem dla lekarzy.